Dzień dobry, po raz kolejny nadzieżnie. Znowu nas nie było chyba z 2 tygodnie. Trochę posprzątałem i czekam na Darka, łobuza. No wędki jeszcze nie zarzucone, bo to dopiero pół godzinki temu wszystko się stało. Obozowisko już jest. Statyw. Dzień dobry, dzierżyna. Już do was lecę, dziewczynki i chłopcy. Dzień dobry. Co tam, jak tam? Ile jest? 2, 4, 6, 6. Kurar wstawiony już prawie. Ciekawe, czy mnie kłamał, czy ma wędki w wodzie. Czy... Teraz się okaże. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiłeś minutę temu, że tęsknisz, że samotny jesteś. Mówię, dobra. Przyjacielu. Dzień dobry, wiewiórki bobry. Nie masz wędek, nie? Nie mam. Śmiało możesz ściągnąć. Ja tam nie mam żyłek jeszcze. Kochany. Szedł, malutki. Dziękujemy. No i fantastycznie. Zrobiłem taką mikro dziurkę, pętelkę. Właściwie, tylko co, musimy sprawdzić, czy to się nie rozplącze. Czekaj. Chodzi o to, żeby sprawdzić jakość węzła. O! Oj, pyknął. Nie. Jednak ty nie był najlepszy. Nie wiem, jak to skomentować nawet, powiem ci, bo uważałeś, że ten przypon jest super. Nie chodzi o przypon, stary, chodzi o węzeł, nie? A ja zobacz, za wielkie paluchy, no patrz. No wiem, paróweczki. Mam bardziej inklinację do hydrauliki niż do tkactwa. Albo do murarki. No, to zarzucaj. Na prawo, nie? Poszło gdzieś tam. Oj. O! Flup. Pięknie. Pierwsza wędka po 6 godzinach od przyjazdu? 7? No dobra, druga wędka, tak? Aha, no to super. Aha, zmieniamy ten, nie? Zawody. Karp 3, karaś 2, leszcz 1, tak? Jaki jest wynik, stan obecny? 2 do przodu twoje. 2 do przodu. Dobra, lecisz. Ale od tego momentu, ten leszcz się nie liczy. Nie, od tego momentu oczywiście. No, to nie jest fach, poszło. Mamy tutaj taką gawrę. Poranek, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze rzucanie już było. No, dobrze, że w nocy nic nie było. No. To już nie będę mógł go czego. No bo spaliśmy. No. No i co? Przerzucasz? No, co sprawdzić, czy się nic nie przyklątało, nie? Samego brzegu. Co ty, dęba wyciągnąłeś? Dęba. Może tak, to się ładnie komponuje. Fajnie, fajnie, liście, kamuflaż nie? Taki, nie? No. Nie, raczej nie. I co, druga też będzie przerzucana? No, obydwie, nie? No tak, bo się nic nie dzieje, był tylko ten leszczyk jeden i koniec. Nawet piknięcia nie było. Dobrze, że nas przynajmniej rodzina Uwaga Odjazdów odwiedziła, bo tak to... Tu zrobisz żabki na wodzie? Nie, tu nie zrobię. Zrób. Nie. No zrób. Ale to stań za mną. Dobra. Tylko uważaj za że w kulminacyjnym momencie musisz zachronić twarz. Dobra. No i jakbym to teraz pociągnął, kura, no to patrz. Przeskoczyłem patyk. Jeszcze. To jest właśnie klasa zawodnika, to właśnie ten, że potrafi przeskoczyć w patyk. Jakbym chciał, to podleciałoby do namiotu. To już dzisiaj raz mi się zdarzyło. No, wiem. Nie
wiem, czy nie za długi jest ten przypon, czy go jeszcze nie skrócić tak właśnie do połowy, żeby było tylko centymetr albo dwa takiego przegubu. Żeby to było... No nie wiem. Nie jest za długi chyba. Kra, 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 kra. A może... Masz tą wkeczkę. Zabrzmi ładnie, zaszczyt. Jakiś malutki leszczyk. Podejdź tam jeszcze. Gdzie, gdzie? Bo ja nie widzę, nie wiem gdzie on jest. No, na razie to nie widzę, chyba zależy. Dwa! Zero prawdopodobnie. 1-0. No, wyżej. Wyżej chłopie. Wiem. Nic nie widać, cholera, i tak. No nie jest mały, stary, nie jest mały. Jest! Piękny. Dawaj dyga. Oj, koleżko. 1-0. No. To my troszkę. Piano. Będą ci waliły ręce. Aha, no to dobra, delikatnie. Trochę mi smutno z tego powodu w sumie, no ale dobra, no niech będzie. Ładny leszczyk. Smutno. Powinien się cieszyć. Jeden punkt to żadna przewaga. Dokładnie, właśnie. Dlatego tak się tylko trochę smucę. Skoro świt, kura jeszcze śpi. Synek miał parę dni temu urodziny. I zrobimy mu takiego małego psikusa. Jak się oczywiście uda. Słyszę, że się kręci z kosowej. Gdzie idzie odpalić tego butli do kawa. A tu jeszcze trzeba leszcza lecić. Chyba w ogóle żyłkę na dole. Kurde. Miało nie padać, chciał nas znowu na zdrowle. Kłamało. Żyłkę ma tu na dole. Jeden. O kurde, tam tu rybka. No rybka, bo masz zaczep. Jest. Czekaj pod dyrak. Mówiłem ci, że tam coś pikało w nocy, nie? Nie, czekaj, folie jakieś. Co to jest? No dobra, już się mogę przyznać. Kurde, widzisz, miało być na pontonie, miało być zupełnie inaczej. Deszcz mi pokrzyżował plany. Co to, prezent dla mnie? No, takie niespodziewanko. O, swinger. O, dziękuję bardzo. Najwyższa pora na swingera z jeziora. Ty, no ale to jest jedyny minus, nie? Tych jesiennych zasiadek. Że wszystko jest mokre i ucierane z piachu. No ja wolę jesień, powiem ci. Dobrze, 6 do przodu. Walka ciągle trwa. Ale z pustymi rękami nie jedziesz, rybka była. Rybka była, przesympatyczna. Kufelka jeszcze nie zapomnij.